Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku powiem sobie o upałach i mianowicie to co teraz nas jest. Ten filmik przyczajnie wrzucił wam w ten piątek, dziś mamy poniedziałek 31 lipca podejrzewam. Wleci ten filmik w ten piątek miał być inny filmik, ale ze względu na to, że upały są i wleci ten filmik w ten piątek. Tak, zaczynamy od tematu, co chciałbym wam powiedzieć. Mianowicie powiem, co warto, a co nie warto zabrać ze sobą w czasie upałów. Zaczniemy od tego, co warto zabrać na upały. Warto zabrać o potrzebne nakrycie głowy, żeby nie dostać udaru słonecznego, żeby później nam... O kurde, ale mi głowa boli. A nosiłeś czapkę? Nie, bo za gorąco jest, po co mi ta czapka? No ale po to, żeby chronić nasz mózg. O. No oczywiście, kto ma to jest okulary słoneczne, który może włożyć, żeby chronić oczy. No. Ale jeśli chodzi o picie, to co zabrać? Kole? Nie. Może Sprite'a? Nie. Wiem. Może zimną kole? Nie. Po prostu zimny kole to możecie sobie w domu wypić. Ale nie w czasie w czasie upałów. Jeśli chcecie już sobie kole wypić zimną, oczywiście, to jest zimna kola. Daje ochłodę, ale niekoniecznie na taki upał, ale ja już tam ktoś się uprze, że chce kolę wypić, to już zimno i tak pod wieczór, żeby było mu trochę lepiej. A przede wszystkim co warto zabrać, niegazowaną wodę. W przypadku moim to jest nawet schłodzona. Przynajmniej była schłodzona, teraz już trochę ciepło robi, no od tego słońca, no od ciepłego powietrza zrobiła się ciepła woda. No i tyle. Zimna, niegazowana woda, najlepsza na upał. Tak. I możecie pić ile tylko chcecie, im więcej niegazowanej wody, tym może dla was lepiej, dla organizmu, że nie wodnicie i będziecie czuć się lepiej w takich gorących dniach. O. I nie ma. Nie ma. No. A co nie warto? Już powiedzieliśmy, co warto zabrać ze sobą na upały. Nakrycie głowy i zimy i wodę niegazowaną. A co nie warto ze sobą zabrać? Na pewno tak jak już wcześniej wspomniałem, kole. Nie warto ze sobą kole brać. Dlaczego? Kola jest słodka i niezdrowa przede wszystkim, tu już wam nie muszę tego mówić każdy. Ja chyba że ktoś tego nie wiedział. No to powiem. No. Nagrywa. Nagrywa. No i względu na to kole w taki upały lepiej nie brać. Względu na to, że kola jest słodka, będzie nam coraz częściej chciało się pić i przede wszystkim kola nie da nam ożywienia takiego ożywienia jak woda. I po koli w czasie upałów to możemy czuć się gorzej, możemy mieć nudności i tyle. I to nie warto pić w
czas i upał. Przede wszystkim alkohol. A jeśli ktoś ciepie piwo wyciągnie i pije na słońcu, to jest dla mnie czubostwo jest to. Po prostu czuty dla tego człowieka, że ma taki durny pomysł. Ale dobra, zostawmy już to bez komentarza. Po prostu alkohol, ptaki upały. Nie. Odpada. Pijaki, lepiej się powstrzymać od tej wódki. Zamiast wódki kupicie sobie wodę niegazowaną. Naprawdę wyjdzie to wam nie tylko na zdrowie, ale będziecie się czuli lepiej w upałach. Już mi się nie chce mówić. Nieraz się wyjdzie w krzakach. Dobra, tam chłonę tam, to wymuje, pije. To dla mnie... Dobra, bez komentarza zostawmy to. Bez komentarza, po prostu... No. I przede wszystkim, gdzie... Nie warto... Wyszli na dół bez nakrycia głowy, o tak o. Bo mi włosy się wysuszą, bo ja dopiero co włosy myłam. I ja muszę mi tak wysuszyć. To w ogóle. Przede wszystkim nosimy nakrycie na głowy. Może być to nawet chusta. Aby była jakaś cokolwiek do nakrycia głowy. I tyle. No. I co jeszcze wam tu chcę powiedzieć? Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu. Jeśli nie pytacie, dlaczego ja wyszedłem z domu. No. Bo musiałem. Tyle. Musiałem i tyle, i koniec, kropka. I to byłoby na tyle. A najlepiej dla wszystkich byłoby lepiej, żeby teraz runął taki dobry deszcz. Ale to nie na 2 minuty i zaraz przestaje, a później tylko kropi. Nie, po prostu niech runie, niech te parę godzin. Niech buza będzie z gratem, niech tam będzie wichura, ale przynajmniej będzie trochę chłone powietrze, nie? Już nie będzie tak parno. Wiem, że to mogą być straty, że to niebezpieczeństwo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ulewy, graty, buza, to jest złe, ale na dobre wyjdzie, względu na to, że w czasie tych upałów będziemy mieli chłodniejsze powietrze. No i to tyle, no. Parę wskazówek wam powiedziałem, co jak, co warto, co nie warto zabrać na upały. I tyle. Jeszcze przypomnę wam, że w czasie buzi, jeśli jesteśmy na podwórku, a w czasie buzi złapie nas jak jesteśmy na podwórku i złapie nas buza, to najlepiej się schronić w jakiś budynku, w sklepie, w aptece, w klatce schodowej, a przede wszystkim na bezpiecznie w sklepie, no. W jakimś budynku. A jeśli jesteśmy na takich domkach jednorodzinnych, to wystarczy po prostu z gospodarza, z czym możemy się schronić od burzy. Na pewno wam pozwoli przeciekać tą burzę. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło na razie. No i w czasie buzi wiadomo, nie dotykamy metalowych przedmiotów. Jeśli jesteśmy w wodzie, to wyjść z wody, z dala od brzegu. A w razie pomocy, czy to dzwonimy na 112 lub pod 999. No. I to byłoby na tyle. No. Mamy nadzieję, że ten filmik potrzebujecie, to
poważnie, a nie jakaś tam głupota dla niektórych. Dla niektórych, kto obejrzy ten film, to powie, a jakieś głupotą nagro, a dla niektórych to powie, o, przynajmniej jeden youtuber dobrze powiedział. No i to tyle, no. Jeśli myślicie, że ja mam dobre zdanie, że ja dobrze powiedziałem, to zostawcie łapę w górę. No. A jeśli coś tam przegapiłem, coś tam zapomniałem powiedzieć w czasie upałów, to możecie napisać w komentarzu. To byłoby na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Mam 10 minut, dobra.